Otóż, grodzianie, idziemy do miejsca, do świętego ognia, aby uczcić naszych przodków. Idziemy do miejsca świętego. Wszystko, co będzie się odbywać, to jest rekonstrukcja. I to jest rekonstrukcja przedchrześcijańska. To, co Mickiewicz częściowo opowiadał w swoich utworach, również jest wzięte z tego obrzędu. Każdy niech podejdzie i zapali od swojej pochodni. Tak nasi przodkowie robili po to, aby złe duchy też nie weszły do nas. Gorej! Gorej śpiewajmy! Gore, gore jasno, żeby nie zagasło. Gore, gore jasno, żeby nie zagasło. Samo zamknięte jak to koło. I te jajka składamy. Dla Peruna powinna być złożona ofiara. Perun, Bóg wojny, Perun, Bóg grzmotu. Oto dla niego składamy ofiarę. Przypomnijmy sobie również o Makoszy, która daje nam wszystkim możliwość mieć dzieci, możliwość mieć plony. Składano jej mleko, ofiarę dla skworożyca, miód. Aby przybyły, dotknęły naszego ciepłego ognia i aby z powrotem tam wróciły bezpiecznie. Pilnuj ich i prosimy Cię o to, aby te duszyczki wszystkie z powrotem tam do Ciebie trafiły i były tam bezpieczne. Sława Beresowi! Sława! Oto słońce, oto nasze plony, które zostały złożone, które zostały wypieczone w tym kołaczu, które my przynosimy i Bogom. Sława naszym przodkom! Sława! Po trzykroć! Sława! 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 Ponieważ biorę są.